Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, to jest kolejny najwątły odcinek symulatora maszyna. Tak, wracam już po krótkiej przerwie, która trochę zresztą trwała dłużej niż krótko, ale mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Z tego, że encodowanie jest przeciążone, tym może być problem większy. Może mi przez co. A tak, jest to pierwsza transmisja po zmianie systemu u mnie. Do Windows 11. Dlatego tak się dzieje, a nie inaczej. Dobrze, już priorytety ładnie zmieniłem. Dobrze, już jest zapisane. Myślę, że możemy przejść do naszej transmisji. Transmisja wideo na żywo jest za wolna? A czemu jest za wolna? 15 megabitów na sekundę to jest za wolne? 50 klatek. Dobrze jest. Dobrze. To czemu tutaj mamy? To cię okienka? No dobra, bo nie tym klawiszem wychodziłem. Takim oto dzisiaj składem będziemy się przemieszczać z ulicy do Turowa. Zamiast kolei dolnośląskich wyjechał sobie dzisiaj skład przewozów regionalnych, gdyż elektryczny zespół trakcyjny się zepsuł i nie mieli zastępstwa. Poprosili tam oto firmę o zastąpienie swoim własnym składem. Niemniej jest to realistyczne zestawienie, bo Kolej Dolnośląska nie ma podpisanego kontraktu z przewodami regionalnymi. Niemniej z tego co mi wiadomo. Ja na potrzeby symulatora też sobie zrobiłem. Można było tam z Tenerii przejechać lokomotywą elektryczną z wagonami. I tak, pierwszy skład Regio Express. Pierwsza klasa z przodu, druga z tyłu, dwa wagony. Rodzin klasy oczywiście bezprzedziałowe. Dwa wagony piętrowe kolei śląskich, ale też przewozów regionalnych. Dzisiaj będzie prezentował się nasz skład, czyli łącznie 5 wagonów. Sprawdzam ostatnie rzeczy, ale widzę, że wszystko dobrze się nagrywa. Więc uruchommy sobie lokomotywkę. Najpierw trzeba włączyć baterię. Możemy to tu zrobić z poziomu lokomotywy? Nie, nie możemy tego tutaj zrobić. No, zrobimy sobie to klawiszem. Pełnik do przodu. Kanał radiowy. R1. Pięknie. Możemy próbę radia? Dzień dobry, próba radia. Słychać bardzo dobrze. Super, nastawa pospieszna.
No i teraz tak, pantograf tylny podnosimy. Czekamy na napięcie. Napięcie jest, trzeci do waty ponad, fajnie, ładnie. I teraz tak, gdzie to były te klawisze, to jest odblokowanie przekaźników. Dobrze, wyłączamy sobie wyłącznik. Zaciągnięty hamulec ręczny, właśnie. Tego nie ruszamy. Mamy sobie jeszcze kamerę z wagonu. Właśnie, teraz działa i pracuje. I ruszamy. Wagoników. Lekki składzik, wyjazd na 60. Według semafora wyjazdowego. Nasz cały skład wyjedzie za rozjazd. Troszkę już ten klimat taki nieaktualny, ale... 8-8-512 w tym momencie, i pojedziemy. No tamten poprzedni pośpieszny przed panem. Stówka na semaforze dojazdowym. Wyjeżdżamy.
prędkość szlakowa 140. I mijamy semafory jazdowe i możemy się rozpędzać dalej. Czy nie? Nie, nie możemy, bo to jest na stój. Matko, źle semafor zobaczyłem. Zobaczyłem jeszcze tu na ustawienia transmisji. Potem to tak wychodzi. Sobie sprawdziłem, czy to by na pewno w ulica miasto. Ale zaraz nie było, że stację przejedziemy. Jazda bezprądowa. Zbliżamy się do stacji w ulicy Zdrojowa. Tak mi się wydaje. Myślałem, że to już jest ulica Zdrojowa, a to nie. To jest dawno się nie jeździło i ten tak to wychodzi. Dobrze, rozpędzaj się. Dzisiaj niedziela trochę. Kiepski dzień na transmisję, niestety. Nie, w inne dni jakoś nie miałem zbytnio czasu. Niestety. No cóż, kto nie zobaczy transmisji, zawsze może obejrzeć sobie potem zapis. No niestety my tu szybciej niż 125 nie możemy jechać. Zbliżamy się do stacji. Ta Zdrojowa. No w ogóle bardzo rzadko grywamy w maszynę, więc no właśnie u mnie SimRail był częściej. I rany. Coś się odzwyczaiłem trochę. Jak
powiem. W sumie jeszcze jeden wagon by się tu zmieścił. Nie mówić. O, no spokojnie. Pociąg 69, 110 gotów do odjazdu. A już minuta opóźnienia. Semafor wyjazdowy na sygnał S2 świeci. Nadajemy kolejne pozycje bocznikowania, zaraz SHP. Dzisiaj jedzie regionalny pociąg do siebie, na których stacjach się zatrzymywać. Jak się jedzie pospiesznym albo ten, to zawsze te stacje są oznaczone semaforem. Więc też wiadomo, tak? Poza tym to te większe stacje. Jak jest to osobowy przyspieszony, to bardzo ciężkie. Dobrze, 125 prędkość maksymalna konstrukcyjna tej lokomotywy. Które można tutaj zobaczyć. Jazda bezprądowa, no i tak musimy hamować, bo przy następnym semaforze jest ograniczenie do 40 albo do 60 km na godzinę. Już widzimy, że jest 60. I za jazdę są te semafory w tej maszynie, moim zdaniem. Kanał 7. Dobry,
No i super, cieszę się bardzo. YouTube już mi przestał krzyczeć. Dobrze, gniazda prądowa dozwolona, więc damy tą lokomotywę. Przed nami ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Tak, na styk tam osobówką przejechał, nie ukrywam. Rozpędzamy się na nowo. Cichutko, cichutko, panie. My biegli się tak, bo... To nie jest... to dobre. Takie pieklenie.